Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest pierwsza dama świata polskiej mody, pani Teresa Rosati. Witam serdecznie. Drodzy Państwo, wczoraj przeżyliśmy unikatowe wydarzenie. 6 września w hotelu Mercure odbyła się wielka gala Mercure Fashion Night, gala nagród Polskiej Akademii Mody. Pani Teresa Rosati została znakomitą laureatką Złotej Super Pętelki. Statuetki, która w sposób szczególny honoruje wybitne osiągnięcia dla świata polskiej mody, a także jako pierwsza w historii projektantka tej klasy otrzymała medal Labor Omnia Vinci przyznany przez Kapitułę Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego. Droga damo, proszę powiedzieć, jakie te przeżycia jeszcze trwają podczas tego wieczoru, bo mamy już poranek. Tak, rzeczywiście to wspaniałe wyróżnienia, wspaniałe nagrody i naprawdę czuję się ogromnie zaszczycona. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa z tego powodu. Czuję się świetnie. Oczywiście, że te przeżycia ostatniego wieczoru i częściowo nocy również, spotkania, rozmowy ze wszystkimi uświadomiły mi bardzo piękną rzecz, że tego typu nagrody to nie tylko wielka osobista i zawodowa satysfakcja, ale też wielka, że tak powiem, motywacja, inspiracja, żeby to dalej, że tak powiem, działać jeszcze bardziej intensywnie, jeszcze bardziej ciekawie, to znaczy działać w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli realizować swoją pasję, która niezmiennie nie opuszcza mnie od bardzo dawno, od 12 roku życia, szczerze mówiąc. Więc tak jak gdyby ukoronowanie tych wszystkich moich działań i jak gdyby różnych wspaniałych przeżyć, które dała mi moda i kontakt z modą, te wspaniałe podróże i te wspaniałe pokazy i przede wszystkim ludzie, którzy to tak pięknie odbierają, no to jest coś wspaniałego. Wspomniała Pani o pasji, o tym, że w wieku 12 lat właściwie zaczęła Pani interesować się światem mody. Czy to właśnie wtedy widziała Pani swój pierwszy pokaz w życiu? Może już planowała swoje pokazy? Zupełnie nie myślałam o tym w ogóle. Rzeczywiście byłam dziewczynką, która poznała jak gdyby tajniki kroju, szycia. Projektowanie było taką moją główną pasją. No, trzeba pamiętać o tym, przypomnieć właśnie młodym ludziom, że to były czasy, kiedy nic w sklepach nie było poza materiałami czy jakimiś możliwymi do przeróbki różnymi częściami garderoby, sukniami mojej mamy, które przerabiałam, prułam i szyłam dla siebie, właśnie będąc kilkunastolatką. Więc ten kontakt był bardzo, bardzo ograniczony. W ogóle do głowy mi nie przyszło, że może to być moim zawodem, że w ogóle projektowanie może być zawodem na przyszłość, to znaczy zajęciem bardziej niż zawodem, więc oczywiście poszłam zupełnie w innym kierunku, aczkolwiek chyba teraz żałuję bardzo. Może nie, może dzięki temu również mam innego typu doświadczenia, które bardzo pomogły mi w mojej tej aktywności modowej. Dzisiaj jest dla wielu Pani mistrzem projektowania, mistrzem kreowania wyobraźni, która spotyka codzienność i sprawia, że możemy czuć się szczęśliwi. Możemy odnajdywać swoją tożsamość w tym, co na sobie nosimy. A proszę powiedzieć, kto dla Pani był kiedyś albo jeszcze jest dzisiaj mistrzem? Trudno powiedzieć o jednym mistrzu. W tym sensie, że nie wzorowałam się w ścieżce swojej życiowej na nikim właściwie, tak jak wspomniałam, wybrałam zupełnie inny kierunek, aczkolwiek to projektowanie i na początku szycie towarzyszyło mi wiele lat, szczególnie w czasach studiów. Zawsze przywiązywałam dużą wagę do tego, jak wyglądam, to znaczy, czy te rzeczy, które mam na sobie, stworzą jakąś spójną całość, czy pasują do siebie. Nie było mi to nigdy obojętne, ale wydawało mi się, że to jest zupełnie naturalne, że każda młoda dziewczyna czy kobieta ma tego typu
odczucia. Natomiast no, niewątpliwie takim jak gdyby źródłem inspiracji było kino, przede wszystkim światowe kino, głównie na początku francuskie, włoskie, potem kino amerykańskie złotej ery Hollywoodu, czyli lata 50., 60., tam byli wspaniali, prawda, projektanci, którzy tworzyli dla poszczególnych studiów filmowych związani. I to były takie moje pierwsze głównie inspiracje. Natomiast jeśli chodzi o współczesność, to wielu jest takich projektantów na świecie, których podziwiam i których, tak powiem, ich jak gdyby spojrzenie na modę, na kobietę przede wszystkim jest mi bardzo bliskie. Co to znaczy interesująco patrzeć na kobietę w kontekście mody? No tak, jak to interesująco w kontekście mody. To zależy też, musimy zastanowić się, właśnie spojrzeć na to, czy to patrzy na to kobieta, czy mężczyzna, prawda? Bo jest takie powiedzenie i ja myślę, że dużo jest w tym prawdy, że wbrew jak gdyby pozorom kobiety się ubierają głównie, przepraszam, nie dla mężczyzny, ale dla siebie, ponieważ mężczyzna bardzo często nie jak gdyby zauważa pewnych rzeczy. Może odpowiedzieć, no tak, pięknie, ładnie, ale jak, no, jaki kolor? Nie zawsze pamięta. Ja mówię o takim przeciętnym spojrzeniu mężczyzn. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, kobiety wychwycą najdrobniejszy szczegół w ubiorze i pamiętają i jak gdyby każda, myślę, że kobieta, może nie każda, ale zdecydowana większość ma to na uwadze, że w momencie, kiedy ma pewien dyskomfort, do końca nie przemyślała tej stylizacji, to bardziej obawia się krytyki i opinii kobiety niż mężczyzny. Ale oczywiście uważam, i ja to tak właśnie praktykuję w swoim życiu i uważam, że tak być powinno, że kobiecie powinno bardzo zależeć na tym, żeby podobać się przede wszystkim własnemu mężczyźnie. To jest niezwykle ważny element, oczywiście zachowując swoje własne zdanie i spojrzenie na modę, bo wydaje mi się, że to jest pewien dyskomfort jednak, mając takie odczucie, że owszem, uwielbiam ten strój, tę stylizację, tę sukienkę, natomiast mam pełną świadomość, że tego nie akceptuje mój mąż, partner i myślę, że to powinno się również brać pod uwagę. Wspomniała Pani o kreowaniu pewnego rodzaju swojego stylu. Pani znakiem rozpoznawczym są między innymi kolekcje wieczorowe, koktajlowe, suknie ślubne. Pomijając już te pewne formy, które nazywamy